Witajcie na Wegetubie. Niedawno, 1 listopada, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Weganizmu. I z tej okazji, razem z serwisem Pyszne.pl, wpadliśmy na pomysł ciekawych rozmów z interesującymi osobowościami polskiej roślinnej gastronomii. Dzisiaj rozmawiam z Krzysztofem Bożkiem, inicjatorem i założycielem sieci restauracji Krowa Żywa. Zaczynamy! Rozmawiamy podczas normalnych godzin funkcjonowania restauracji, więc jeżeli będziecie słyszeć jakieś kuchenne dźwięki, to jest normalne. Jesteśmy w knajpie. Witam cię serdecznie. Dzisiaj rozmawiam z Krzysiem Bożkiem, założycielem i pomysłodawcą Krowy Żywej. Jaki w ogóle, skąd się wziął pomysł i w ogóle geneza otwarcia Krowa Żyw? Założyliśmy Krowa Żywa razem z moim kolegą Hubertem ponad 7 lat temu. I takim, przede wszystkim takim naszym pomysłem było to, żeby zrobić miejsce fajne dla siebie, bo sami od bardzo dawna nie jedliśmy mięsa i zależało nam na tym, żeby mieć takie miejsce, w którym sami będziemy mogli coś smacznie zjeść, a wtedy nie było za bardzo takich miejsc w Warszawie, także w pewnym sensie chcieliśmy promować tą dietę, ale też chcieliśmy mieć takie miejsce dla siebie. Byliśmy jednymi z pierwszych, ale też myślę, że ważne jest to, że byliśmy jednymi z pierwszych, którzy byli tak bardzo dostępni. Bardzo dostępni dla, po prostu dla szerokiego grona odbiorców. I to był taki nasz zawsze najważniejszy cel, żeby się nie skupiać na takim świadku ludzi wtajemniczonych, takim, którzy naprawdę są stricte 100% weganami czy wegetarianami. Właśnie zależało nam na tym, żeby być z tą naszą kuchnią, z naszą ofertą jak najbardziej dostępnymi dla wszystkich po prostu. I myślę, że też ten sukces, który odnieśliśmy, no to przede wszystkim był tym spowodowany, że każdy mógł do nas zawsze przyjść i to jedzenie było w takiej formie przystępnej, fajnej, ładnej, jak burgera, czyli czegoś znanego. Nie była to tak przysłowiowa ciapka warzyw z jakimś niesmacznym sosem czy kaszą, bo tak się wcześniej kojarzyła kuchnia wegańska. No a my właśnie chcieliśmy pokazać, że ta kuchnia może być i przystępna właśnie i finansowo, i też smakowo, ale też może po prostu fajnie wyglądać. No też myślę, że fajnym takim momentem chyba dla was w ogóle i dla kuchni roślinnej było to, że wygraliście taki plebiscyt na w ogóle najlepszego burgera takiego w ogóle w każdej kategorii, nie tylko roślinnej, ale i w ogóle mięsnej. Czy to było, wiesz, w Warszawie, tak? Tak. I to chyba jakby dużo jakby też udowodniło jakby ludziom, że ta kuchnia właśnie nie jest tylko i wyłącznie taką sekciarską, jakąś odnogą jedzenia, tylko po prostu jest dla wszystkich. I że nawet jeżeli ktoś je mięso na co dzień, to raz na jakiś czas, wchodząc w ogóle do restauracji roślinnej, może zjeść coś równie fajnego i ciekawego. Rzeczywiście kilka razy, nawet kilka razy wygraliśmy takie plebiscyty na najlepszego burgera. Ale myślę, że to jest w dużej mierze po prostu zasługa też takiej społeczności, która się stworzyła wokół naszej marki, wokół naszych lokali, po prostu takich bardzo zaangażowanych klientów, którzy też chcieli pokazać, że po prostu jest jeden roślinny burger, który startuje w plebiscycie, no to fajnie by było, żeby on wygrał. No myślę, że też oczywiście i smak i jakość tych produktów też po prostu miała takie ogromne znaczenie. To właśnie to, co mówiłeś, to, że każdy mógł tego też spróbować, że to było w takiej przystępnej formie. A powiedz mi, jak na przykład tak z perspektywy właśnie tych 7 lat, jak obserwujesz w ogóle scenę warszawską i polską, kuchni i w ogóle restauracji wegańskich, widzisz jakieś w ogóle prawidła, w ogóle jak to w ogóle podróż naszej polskiej wegańskiej gastronomii obserwujesz? Przede wszystkim na pewno zauważalny jest ogromny wzrost liczby tych lokali roślinnych, to na pewno. I to jest niesamowite. No my startowaliśmy przecież z jednym małym lokalem na Chorzej, który miał 38 metrów razem z zapleczem, a teraz właśnie otwieramy kolejne lokale i już do końca tego roku będziemy mieć 19 lokali w całej Polsce, także to trochę jest jednak. No ja widzę takie zależności, takie specjalizacje, tak bym to nazwał, że ktoś właśnie się specjalizuje w tej kuchni roślinnej, właśnie w takim street foodzie typu burgery, ktoś się specjalizuje w pizzy, ktoś się specjalizuje w ramenie i myślę, że fajnie jest się właśnie specjalizować w czymś, bo po prostu
jest właśnie się w tym dobrym. I fajnie, że chyba tych specjalizacji jest trochę więcej, bo od takiego w ogóle profilu, że tylko burgery i powiedzmy tylko jakieś rzeczy wokoło hummusu, nagle mamy tych nisz coraz więcej i coraz ciekawszych jakby tutaj opcji wchodzi, że to już nie jest tylko copy-paste już biznesów, które są, tylko właśnie cały czas mamy nowe odnogi i nowe gatunki. Sushi na przykład roślinne, to świetne, świetne tematy. Myślę, że cały czas jeszcze jest takie pole do tego, żeby tą właściwie niszę jeszcze dalej wypełniać, bo zainteresowanie jest ogromne, cały czas rosnące. No oczywiście pandemia trochę pokrzyżowała plany, ale to pokrzyżowała plany całej gastronomii, nie tylko tej roślinnej. I tu na przykład bardzo pomagają dostawy w ogóle w przetrwaniu tego lockdownu, czy zamknięcia, czy takiego tej mniejszej obecności klientów. Fajnie, że wspomniałeś tutaj serwisy, które oferują jakby dowóz jedzenia. Jak według Ciebie w ogóle wejście takich serwisów na polski rynek restauracyjny w ogóle zmieniło ten rynek? No bo siedzisz w tym dość głęboko, mając już tyle restauracji, widzicie w ogóle dynamiki, które się kształtują. Bardzo zmieniło polski rynek gastronomiczny, a będzie go zmieniać jeszcze bardziej. Ja jestem ogromnym zwolennikiem takiego rodzaju dostarczania jedzenia, bo myślę, że musimy reagować na to, jakie są trendy. Jest ogromne zainteresowanie klientów zamawianiem po prostu online. Myślę, że rynek gastronomiczny po prostu też się dostosowuje do tego, jakie jest zapotrzebowanie na działalność tych serwisów i zamawiania. Powstają powoli dark kitchen, które się specjalizują po prostu w dostawach. No my już też powoli zaczynamy takie różne formaty swoich lokali otwierać. Aha, czyli w ogóle oddzielna kuchnia pracuje tylko i wyłącznie na potrzeby jakby tego zamawiania online. No to jest ciekawa w ogóle dynamika. Tak, to czasem jest tak, że jest to taki na przykład mały lokal gdzieś na osiedlu, a właśnie jest to miejsce nastawione na obsłużenie pewnego obszaru po prostu danego miasta. No i też właśnie dlatego też reagujemy na ten trend, właśnie otwierając między innymi takie lokale, które są praktycznie w 90% skierowane na dostawy. Słuchaj, a bardzo mnie też ciekawi w ogóle to, czy na przykład jak sam pomysł w ogóle powstał, otwarcia knajpy, to co było takim najtrudniejszym punktem w ogóle do przejścia? Wiesz, tak trochę westchnąłem, bo punktów najtrudniejszych to była cała masa i nie, właściwie każdy jeden punkt był najtrudniejszy, bo po prostu otwieraliśmy nie mając doświadczenia, nie mając pieniędzy, nie mając w ogóle za bardzo małą pomoc. No. Takie różne głosy otrzymywaliśmy, że to chyba nie jest dobry pomysł, żeby otwierać po prostu taką stricte wegańską knajpkę, bo... Może zróbcie opcję mięsną. Zróbcie jednego z kurczakiem, to nie odetniecie sobie po prostu 80% klientów. Nie? To takie były głosy. I na tym etapie wtedy to było strasznie deprymujące. No. Jakby ja byłem przekonany co do tego, że albo robimy kuchnię roślinną, albo nie robimy jej wcale, więc jakby to w ogóle nie był temat. Ale mieliście takie w ogóle dyskusje, czy ewentualnie nie. Jest taka opcja? Nie, nie. Nigdy nie, nie było. Tak, nie było, ale jakby mówię o tym, że i tak te głosy no, powodowały, że jeszcze większe takie, wiesz, taką niepewność i zwłaszcza przed otwarciem i czy to w ogóle my bardzo dużo zaryzykowaliśmy też finansowo. Tam brat pożyczył mi pieniądze, wziął kredyt na mnie i tak dalej, żeby to wszystko mogło się otworzyć. Wy chyba, znaczy koncept w ogóle, znaczy wiadomo, że burgery wegańskie to nie jest wasz koncept, ale pojawienie się ich na polskim rynku to zdecydowanie byliście pierwszymi i myślę, że jak mało kto, chyba spotkaliście się z największą ilością takich copy-paste'ów, powiedzmy, że ktoś po prostu niemalże nawet, pamiętam, nie będę mówił o jaki to był lokal i w jakim mieście, ale który zrobił niemalże tą samą estetykę jak wy. Krowę w nazwie. Krowę w nazwie. Czy to na przykład dla was było kiedykolwiek problemem, czy byliście zawsze pewni swojej marki i się kompletnie tym nie zajmowaliście? No mówi się tak, że jednym z wyznaczników sukcesu jest to, że cię ktoś kopiuje, więc jakby tyle razy nas skopiowano, że myślę, że odnieśliśmy sukces. Łącznie z tym, że te nasze dziwne nazwy niektórych burgerów typu Jaglanek czy Cieciorek, to był lokal, który nazywał swoje Jaglanes Cieciores. Więc to było już do tego stopnia zabawne.
No jakoś tak osobiście trochę mnie to bawiło z jednej strony, a z drugiej trochę denerwowało, no bo rzeczywiście no to dużo pracy wymagało to naszej, żeby to wszystko stworzyć. Słuchaj, a myślę, że takie pytanie, które też nurtuje wielu tutaj z nas, skąd w ogóle nazwa? Bo według mnie nazwa jest po prostu jakimś totalnie mega strzałem. Nazwa właściwie przez przypadek, no, przez różne gry słowne. Miało być coś innego, coś zostało przestawione tył do przodu i tak dalej i okazało się, że są tam te różne znaczenia i różne słowa, ale to też jest bardzo ważny taki był moment decydowania o tej nazwie, bo też to wcale nie było takie oczywiste na początku, że to jest dobra nazwa. Bo też było bardzo dużo głosów wśród znajomych, zrobiłem taką wśród znajomych swoich taką ankietę na Facebooku i część była w ogóle przerażona i mówiła, że to w ogóle jest masakryczna nazwa, nikt tego nie zapamięta, nikt tego nie wypowie. I co ciekawe, to byli to zazwyczaj znajomi, którzy pracowali w agencjach reklamowych i zajmowali się marketingiem. Ja też miałem takie obawy, że jakby ta nazwa wypowiadana, mówiona, nie ma tego, nie daje tego, aż tak tego, nie pokazuje tych różnych znaczeń. Ale okazało się, że w dobie mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, tak naprawdę operujemy nazwą pisaną, bo przecież tam to czytamy cały czas, więc jakby tam to świetnie widać i to się od razu bardzo dobrze przyjęło. Nie no, myślę, że to po prostu był strzał w ogóle w dziesiątkę. Jak ja pierwszy raz w ogóle usłyszałem tę nazwę, to w ogóle oszalałem, że widziałem, Jezu, jak ja po prostu tutaj miałem taki po prostu strzał zazdrości, że ale ktoś wymyślił nazwę, po prostu ja bym po prostu siedział i w życiu bym nie wpadł na dokładnie na taki typ nazwy. Okej, to ja słuchaj, odpalam aplikację pyszne.pl, zamawiam burgerka i za chwilę zobaczymy, jak to wszystko wygląda od kuchni. Krzysiu, dziękuję super za miłą rozmowę, za pokazanie całego procesu. Do zobaczenia. Hejka. Ja już mam mojego burgera. Wy dokładnie taki sam zestaw możecie zamówić do siebie. Normalnie odebrałbym przez kuriera, ale ponieważ już go mam w łapkach, to jest mój. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Dajcie łapki w górę. Zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. I do zobaczenia przy kolejnym już gotującym filmie. Hej.